Dobry wieczór, Inga Marciniak, zapraszam na prognozę pogody. Dziś czeka nas pełnia różowego księżyca. Około godziny 21 dojdzie do maksimum tego zjawiska. Aby móc jak najlepiej podziwiać to zjawisko astronomiczne, powinniśmy spoglądać na księżyc z dala od miast, a więc najlepiej na obszarach zaciemnionych. Gdy jest to niemożliwe, znajdźmy w mieście miejsce, które jest jak najmniej oświetlone przez latarnię. Nazwa kwietniowej pełni nie nawiązuje do barwy, ale do kolorów kwiatów, których kwitnienie rozpoczyna się właśnie w tym miesiącu. A różu na niebie nie zobaczymy. Pogodę kształtuje układ wyżowy z centrum nad Danią. Spływa do nas chłodne, rześkie powietrze polarnomorskie z północnego zachodu. A co to oznacza? Zdecydowanie to, że w nocy wystąpią przymrozki na terenie całego kraju. Zachmurzenie będzie niewielkie, miejscami będzie nawet bezchmurnie. Najchłodniej w Białymstoku, tutaj minus 2, w pozostałej części 0, a na zachodzie i w centrum minus 1. Na drogach może być w nocy ślisko. W regionie podobnie. Noc pogodna, bez opadów, temperatura wyrównana minus 1, a ciśnienie wyniesie 1030 hektopaskale. W niedzielę zwiększone zachmurzenie pojawi się na terenach południowych. W Polsce północnej i północno-zachodniej tego słońca będzie zdecydowanie najwięcej, a na termometrach od 8 do 11 stopni. W województwie łódzkim przewaga słońca. Na południu regionu momentami niebo może być szczelnie przykryte chmurami. 9 stopni na północy, a w pozostałej jego części 10. Z powodu napływającej chłodnej masy powietrza temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Ciśnienie wyniesie 1031 hektopaskale, a pogoda może negatywnie wpływać na nasze samopoczucie. A teraz informacja dla alergików. Sprawdźmy, co aktualnie nam dokucza. Zdecydowanie najwyższy wskaźnik ma brzoza i topola, następnie kladosporium i wierzba. A co przyniosą nam kolejne dni? Sprawdźmy. Poniedziałek jeszcze słoneczny ze zmiennym zachmurzeniem, a wtorek i środa już z przelotnymi opadami deszczu na termometrach od 10 do 12 stopni, a noce bez przymrozków. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i do zobaczenia w kolejnych prognozach.